Dzień dobry państwu, cześć! No ja z tej strony witam i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Ostrogotów na legendarny w Total War Attila. Powiem wam, że troszkę pogram poza kamerą, bo myślałem, że ten konflikt na granicy w tym miejscu będzie jeszcze długo się utrzymywał, a już mam wrażenie, że trochę mogłem was nim zmęczyć, bo sporo było bitew dosłownie w tym regionie, ale się okazało po turze czy tam po dwóch turach, że persowie zostali rozbici przez armię Gassanidów, która również została w dużej mierze rozbita, no i teraz mogę to oczywiście wykorzystać. Co się w międzyczasie wydarzyło, w międzyczasie, to fakt, że mnie zaatakowali Chimierci. To była taka wojna bezsensowna, bo oni mieli w ogóle armii w Aili. no i mogłem sobie tę osadę na spokojnie przejąć. Ponadto Hunowie podeszli pod Tanais i zaczęli tam osadę oblegać, wobec czego postanowiłem jednak im nieco złota z mojego skarbca wypłacić, no i tymczasowo ten rozejm podpisałem. No bo tak, słuchajcie, ja mogę z Hunami toczyć wojnę spoko, ale goddammit, tutaj, tu gdzie mam jak się bronić, a nie na jakimś północnym cholera, cholera wie gdzie, bo wojny mając taką armię nie byłyby absolutnie bitwy, nie wojny ciekawe. Zatem wolam jednak na razie odłożyć nas, nasze właśnie na bok. No i tak, teraz czas, żeby zdobyć Arbele i Ctesiphon. E, Zatem bierzemy taki myk, że ty podejdziesz pod... Nie, ty na razie oblegasz chłopie... Jak to zrobić, słuchajcie, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi? Ty oblegasz Arbele, e, tą drugą armię ruszę na stolicę nieprzyjaciela, która jest ciekawe... Dosyć biedna. Teraz chciałbym zrobić taki meg, że Wam podejdę na moment tutaj, aby wsparcie złapać i żeby straty generalnie zminimalizować. No i zobaczcie, to powinno wypalić bardzo, bardzo korzystnie. Nikt nie zginął świetnie. Straty, no naprawdę, naprawdę nieduże. To mi się podoba. No i tą drugą armią w okolicy ruszymy już niżej na stolicę. Trochę ryzykuję, bo nie mam tutaj wywiadu i nie wiem, czy nic na wybrzeżu Zatoki Perskiej na mnie nie czyha, ale no umówmy się, że zaryzykuję. Zobaczymy. Też równie dobrze mogą, mogę ci z północy zaatakować. No i tu widzę, że generalnie tak łatwo tak naprawdę nie jest, ale myślę, że automat to wyliczy w miarę dla mnie korzystnie. Zobaczmy. Ach, kat No patrzcie, no zawsze ktoś zginie, no zawsze ktoś zginie. No nie może być kolorowo, no ale okej, okay, tam jedna jednostka, nie ma problemu. Mogę sobie zawsze dowropować jakiś oddział najemny w ich miejsce. No i zrobię to biorąc zdrajców albo nie, tych może trackich sierpowych, ługockich, Byłoby w ogóle fajnie, gdybym mógł ich przetrenować na traku, bo to jest tak naprawdę w Wcześniejsza forma zaprzysiężonych, ale okej, okay, jest dobrze. No i teraz tak, tutaj poproszę to wywalić. To niech się zrobi. To wywalamy. Religii na razie nie chcemy. Get the fuck out. To jest zbędne. Higiena się na pewno przyda. W tym miejscu natomiast mamy rzeźbieża posągów. I to daje bardzo dużo brudu. Ale w sumie nie jest takie złe. No i tak sobie myślę, nie wiem co, chyba to leciutko wywalę. Na mniejszy tier to też sobie wywalę. No i super, niech to się ogarnie. Teraz z północy, z Ganzagi chciałbym zdobyć ekabatanę, W sumie to ekbatane. Ale nie mogę w tej turze, zrobię to później. Dodatkowo tutaj za turę będzie gotowa armia, która będzie mogła wyruszyć. Na no to sobie będą nawet dwie armie gotowe, załącznie trzy tury. Także będzie solidne wsparcie. No i powoli będę chciał myśleć nad kolonizacją regionów tutaj bałkańskich i tego całego wybrzeża Dalmacji, bo w sumie z Italią to no, będę musiał to przejąć ich osada od nich, i to osada od nich, ewentualnie z nimi sojusz wojskowy podpiszę. żeby się ta prowincja liczyła, bo bodajże wytycznych ja to mam przejąć normalnie, no właśnie, albo po przez sojusze wojskowe, lub Lenna, czyli no tak czy siak, muszę jakoś to ogarnąć. A teraz możemy turę zakończyć. Nie wiem, czy będę chciał wznawiać tą wojnę z wschodnim Rzymem, Wydaje mi się, że chyba już nie ma sensu, raczej z tego zrezygnuję. No nie wiem, zobaczymy. Nie czuję potrzeby podbijania tamtejszych regionów i wydaje mi się, że jest to jak najbardziej zbędna sprawa. Dobra, ty trzymaj, chłopie, naczelnego eunucha. Czuję potężny, ale wam powiem, że ten legendarny naprawdę jest trudny. Spodziewałem się, że będzie dużo łatwiej. Dawno grałem w tyle na legendarnym przed tą kampanią. No jakoś tak to inaczej kojarzyłem, że ten późniejszy etap tej kuli śnieżnej jest bardziej widoczny. A tak naprawdę, szczerze mówiąc, w ogóle nie czuję tej, tego etapu kuli śnieżnej. Może dlatego, że walczę z najpotężniejszą frakcją w grze, czyli Persami. Gdybym robił to podwoje gdzieś w Europie, to pewnie byłoby dużo prościej. Ale tutaj no, widzicie, że są w stanie nasi nieprzyjaciele naprawdę sporo armii. Wystawić gotowych do walki. No i wow! No co ty mówisz? Chcecie rozejm, tak? A to oznacza, że prawdopodobnie są bardzo osłabieni i nie mają żadnej siły w regionie. Nie, na razie rozejmu nie chcę. O Palestyny się nie boję, bo tutaj mamy jedną armię. Wolę sobie dobić do końca te prowincje i dopiero wtedy, jak już zostanie im jedynie Egipt, to możemy się ponownie dogadać. Tymczasem jest to jeszcze, słuchajcie, jeszcze, jeszcze zdecydowanie zasypko. Kurcz, ładna jest to dzisiaj pogoda. Ja to nagrywałam w niedzielkę, dnia wczorajszego z waszej perspektywy takie całe niebo czyste, trochę chmur, ale ogólnie nie za dużo. No i sobie tak liczyłem, że podejdziemy pod około ten odcinek 30 z tej serii. Nie to taka dobra ilość, żeby się seria nie znudziła, żeby była fajna, bo jakoś kiedyś lubiłem robić tak, że... Oj, zginął mi chyba szpieg. Nie, to, to zginął szpieg wroga, to dobrze. Kiedyś lubiłem robić dwie serie na raz, a teraz jakoś tak niespecjalnie, więc wydaje mi się, że dopiero zacznę Medieval Kingdoms, jak skończę kampanię gotów. No, bo tak dwie serie są niby ciekawe, ale z drugiej strony wolę się wczuć w jedną. No i ci by chcieli sojusz wojskowy. Gasa Nidzi. Powiem wam, że mogę. Szczerze, z nimi nie, nie czuję potrzeby, z nimi wojowania. Jak najbardziej sojusznicy zawsze są mile widziani. No i ci widzę, że opuścili osadę. Okej, to jest dobra wiadomość. Jak mam jakiegoś generała z bitwą nocną, to mogę to fajnie wykorzystać. No i widzę, że Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie napadło na Kaleduńczyków. A chwila, chwila, chwila. Czy Kaledończycy mają jakąś osadę? Gdzie w ogóle są? Tutaj są! a czyli Bizantyjczycy, no generalnie wschodni Rzymianie, już się łaszą na półwysep Apeniński. Ale powiem wam, że pan Anatoliusz Fulcinius Iuliusz naprawdę Naprawdę sobie radzi, i ci w dodatku z nimi relacje nam się poprawiły. Okej. Okay. No to teraz tak, kontynuujmy przekabacanie tych gadów jednych, perswazja, o świetnie, krytyczne powodzenie, supransko, to też może się uda, no patrzcie jaki fart, super, was bierzemy na, na to miejsce, no i mogę od razu ruszyć na Meszan, żeby całą prowincję już zjednoczyć za jednym razem i wiecie co, chyba to uczynię, no to jest lekko ryzykowne, ale to uczynię, bo nie mają do dużego karnizonu, mają wyżej, dlatego tak by werbowali wojska, takich powinni prawdopodobnie u nie zdążyć. I teraz tak, pytanie... Co zrobi pan Noyan? Czy pan Noyan podejdzie? Pod, wiecie co? Podejdę. Trochę ryzykuję, że utracę Arbele, ale zależy mi, żeby to zdobyć w miarę bezstratnie. Nie dojdzie wsparcie, poważnie. Kurde, Arbele. Najgorsze jest to, że nie wrócę... ale to jest duży problem, że niestety... Ale... O, teraz będzie wsparcie. Nie wrócę tą armię do miasta. No i może tam się bunt pojawić i może bunt ode mnie to przejąć. Chociaż jakiś tam granizon, no poważnie... Naprawdę groźno. znowu kolejny trak biedny po Aj, A, no nie, niestety. niestety. No to ty możesz w trybie marszu szybko lecieć. A, ty już się nie ruszysz niestety szkoda. Czasem jest taki bug, że jak zmieniam im tryb na forsowny marsz, to i tak się ruszyć niestety nie wiadomo w sumie czemu nie mogą. Trzymałem panie wodza, no i cała prowincja jest już zjednoczona, czyli tak, wywalamy wszystkie te rzeczy to bym chciał wywalić, to bym chciał wywalić, to wywalamy, to przebuduje. To może na razie zostać, tego nie chcemy. To jest zbyt dużo na pewno żywności, więc get the fuck out. O, też port z przyprawami, zobaczcie, fajna sprawa no i czy to chcemy poziom drugi może zostać? Tu też może na razie pozostać. Jakieś tam granizony są. Nie ale jakieś są. Dlatego mi to nawet pasuje. No jest z tej Ganzagi. To masz w sumie 7 przebiegłości. To mógłbym ich ładnie, wiecie, rozbić sprytniej i to nie byłoby takie złe, ewentualnie skorzystam z jakichś, o są ci wojownicy dajlamicy, fajnie, to poczekajcie, ja wezmę, N najmę oddziały, N najmę najmików wezmę oddział bo bym sobie chętnie nimi pokrał, potestował jak działają w ogóle, no i jeszcze jeden oddział, dajmy na oj trochę za dużo swoich włóczni wywaliłem, no to nie wiem co by tu wziąć, może tych piknierów, dobra weźmy piknierów, jeszcze jeden slot mam w ogóle, no to daj mi procarzy. No i słuchajcie, spróbujmy zaatakować nie wiem, którą armię mogę zaatakować, żeby do niej dojść. Powiedz, że do, do, do tych dojdę z tej strony. Ganzaga się nie wybroni, jeśli ci na to ruszą. Ewentualnie mogę Ganzagę, mogę tutaj dać armię do Ganzagi. Tak, mam słuchajcie pomysł jak to zrobić, więc ty atakujesz tą osadę, tą armię, nie osadę. Bierzemy teraz magiczną, magiczny przycisk nocnego ataku, no i atakujemy wroga bez jego wsparcia. Przy okazji sami skorzystamy z tej piechoty perskiej mi się mega podoba, te fiolety, o ci, ci mają najlepsze, to są chyba Sogdyjscy te fioletowe kaftany są tak fajnie zrobione no co jak co, ale o w ogóle jak Serkse, zobaczcie co jak co, ale świetnie to wymodelowali no i czasem jest tak, że jak jest bitwa nocna to da się wylosować generalnie i żeby było jasne, ale rzadko dobywa. tak czy się jak mam katapulty myślę, że w miarę rozświetlę tą noc z naszymi pociskami, więc wy się ustawcie gdzieś tutaj, nasi pilnierzy mniej więcej w jednej linii tak się Proszę rozstawić Wszyscy strzelcy tutaj z tyłu, coś takiego. Też oczywiście walcie ogniem, jak tylko macie taką okazję. Kawaleria na pewno na flanki, dwa oddziały tutaj, dwa oddziały tutaj. Generał z tyłu i nasza piechota. Wstępnie na tyłach, zaraz ich wyślę. Wyślę ich do walki, wręcz jak będzie ku temu okazja. Teraz zacznijmy bitwę i zobaczmy, jak wy w ogóle wyglądacie. Jakie świerszcze słyszycie. No, ale jest ten klimat, że jest zasadzka, kucają, jakaś tam pochodnia, no tak naprawdę to zobaczcie, szczerze jakbym tak oddalił, no to nie widać nic, nic nie widać, no jedynie, no nic, nic nic, więc faktycznie... To ukrycie jest tak najbardziej rzetelne. No i co, ty do mnie podejdziesz, czy nie chłopie? Ty do mnie podejdziesz świetnie. Zaraz wejdą w zasięg naszych onagerów. Już zaraz poleci pierwsza salwa. Masz standardowo dużo tej kurczę jednostek strzelających. To jest leka. Lipa. No i co może uda się wysnajpić? Oj, widzę, że już uciekasz. wodza nie, ale za to preski fraktów. No troszkę oberwali, Pięknie. To może z pana Sesa ubijemy. I wy tak badaję, bo niekiedy zauważyłem, że oni mają wyłączoną falangę. E, chyba mają wyłączoną falangę w momencie jak... E, jak, 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 jak dochodzą jako wsparcie. No to co, na razie ich sobie przyspieszmy. O Jezu, lecą, patrzcie pociski. Już łucznicy. Te łóżnice strzały oddają. Pięknie. Ale te świeżo są dobre, kurczę blade. i co, jest muzyka jest włączona czy ja, O co chodzi? Oj, czemu muzyka jest włączona? Kurczę, zobaczcie, nie zwróciłem uwagi. A, dobra, bo nagrywam ten odcinek z of Mordor i w końcu go jednak e, postanowiłem, że nie nagram, dlatego że się mega wkurzyłem, bo ze trzy razy chciałem tę bitwę o Dol Amroth zagrać i kurczę, za każdym razem komputer się bagował i no wszystko się psuło, wobec czego postanowiłem, że pierdziele to, no wiadomo, w tym modzie w tym modzie jest muzyka z własnej Pierścieni, dlatego wolałem to jednak wyciszyć. Pięknie, piękna salwa. To teraz walmy gdzieś tutaj. O, to było w bardzo ładne uderzenie. Bardzo ładne. Tych już ogólnie żeśmy dorwali. Ładnie się te drzewa całkiem palą. No, jest ten ogień. No i trafimy w nich tutaj. Oj, trochę trafione to było. Dobra, ale nieważne: nieważne, celujmy w jego procarzy, w jego może oszczepników. No i łucznicy strzelają. Kawaleria może powoli wyjechać, no i też niech nie przeciela zaatakuje. Wy z góry biegacie, wy okrążacie. No i to jest falanga. Jeszcze dam wam wszystkim oczywiście bonusy: spokój, żeby nie było. I teraz tak, tutaj na wodza, wy gdzieś na tamtych, wy z góry, na tych strzelców, świetnie, katapulty już mogą powoli nie strzelać, bo wydaje mi się, że to będzie po swoich dosyć mocno waliło, ale żeśmy przez, te, przez ten ogień są, super to wygląda, no i piechota też może biec do przodu. czemu ja tutaj wysłałem kogo tabele, nie o to mi chodziło, pikierów, to, to był błąd, jak tam Xerxes, gdzie jesteś, cholerni perski jeden, w nocy to jest nawet dobre. No bo jest ciemno, ale jednostki widać, a za dnia czasem jak to słońce pada tak niekorzystnie, to strasznie to z zrąbanie zrobili. No i patrzcie, będą sogdyjscy wojownicy. Kto wygra walkę? Sogdyjscy czy coś tam nasi najemni? O, nie poczekajcie, to są sogdyjscy czy dajlemicy? To są sogdyjscy, moi to są dajlemicy. Dobra, wiem. Zostali zmiażdżeni, wrogi wódz Polek. Zamierzam tą armię w całości wybić. Jedynie no wiadomo kawaleria ucieknie. Zatem ta armia prawdopodobnie przetrwa, ale nie ma tego złego. Jak sobie na pewno poradzimy. Więc wydobycie tam ośmiu to już tam pół biedy. Tu już jest GGWP, uczniczek ich tam, podpalaj, Możemy na razie wstrzymać ostrzał, bo to trochę wali po naszych, a nie ma co. No i sobie na szybkości dobijmy całą chłod. Czy mi się to w ogóle wszystko nagrywa? Tak, jest elegancko. O, czasem się zdarza, że coś tam nie kliknę, albo mam złe okno ustawione. No dobra, wrócę do Was, jak dobije wroga. Poszło szybko, prawie bezstratnie, jestem zadowolony. No i teraz myślę, jak to dalej popchnąć, żeby od razu tę osadę zdobyć. Może jak zaatakuję tych kolesią i dostanę wsparcie z miasta, to wtedy za jednym razem uda mi się od razu miasto zdobyć. No ale oczywiście nie dojdą, co? Stary numer. Bo to jest mało granicę, to mogłem to zrobić bez problemu, zobaczcie. Oni mają główną piechotę, to jest początkowa jazda. Nie jest mocna, absolutnie, jest słabiutka. No dobra, to jest do zrobienia, na pewno. Was już mogę wysłać powoli dalej na wschód albo na zachód. Poczekajcie, bo tu w sumie jest dużo armii. Nie wiem, czy już powoli nie zacznę kolonizować tych regionów tutaj. No już zacznijmy od tego na przykład. Bo to dosyć długo trwa z reguły. Bierzecie to panowie, świetnie. Nie wiem, czy... nie wiecie co. Jak coś, to powołam nową armię. Ewentualnie tą, która się dopiero tworzy, tam wyśle. A tych potrzebuję szybciej na froncie perskim. No i tu też mam cały czas jedną armię. To mnie drażni, że ta. alia Kapitolina należy do Rzymian. Coś z tym muszę zrobić na pewno. To przebudujmy sobie na nabrzeże. myślę, że z żywnością to przebudujmy na coś takiego. To niech zostanie i mogę sobie ulepszyć, bodaj, te kopalnie złota. Mogę. A to daje dużo kasy. Też dużo niezadowolenia, ale ten bonus handlu frakcyjny jest. Uważam, że jak najbardziej warty tego. No i trochę jak patrzę, zbiedniliśmy. Lekko nasze dochody, że znaczy lekko, bardzo nasze dochody spadły. Tutaj widzę, że Aleksandria maksymalnie rozbudowana. Gdyby jeszcze tylko to ulepszyli na poziom czwartym, to byłoby super. Muszę kiedyś zrobić w ogóle filmy z najlepszych miast w Atylii, jeśli chodzi o cechy osady. Nie chodzi mi o, załóżmy, wygląd w bitwie, tylko faktycznie o takie ukryte bonusiki, na przykład jak, jak to, Faros i Piramidy. To jest w zrobista rzecz. Bardzo bardzo fajne baw, ale i tak najlepsze, absolutnie najlepsze jest w Radze, bo to, 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 co tutaj jest, to jest coś świetnego. No i to możemy sobie przebudować w Turze kolejny. Na razie nie mam na to czasu kończymy sobie turę pan kolega awansował opa superansko Aigulf również Aigulf jest wodzem Aigulf jest głupianym wodzem jest, jest głupi dosłownie to może będzie co ja mu pozabieram te niektóre rzeczy więc get the fuck out z tym to też proszę się tego pozbyć tego się pozbyć dam ci na razie coś takiego no i zmienię twoją armię na dajmy na to o Jezu ja coś się zrobić nie da się zrobić Boże, Boże 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 o właśnie tutaj zmieńmy ciebie na a to może nie w tej turze na kogoś innego Tegoż jeszcze nie mogę. No i. Aha, i to masz znowu awans, bo to anulowałem. Dobra, nieważne, nieważne. Skupi się nie buntuje. Tutaj jest na zero, więc też dobrze. Bardzo dobrze. E, takie specjalne cechy osady są o tyle fajne, bo jak już mielibyśmy podbiec całą mapę, to niektóre by się bardzo niepokoiły i bez takich bonusów do ładu publicznego byłoby po prostu ciężko. A wiesz, że w grze chyba jest jeszcze na pewno jedna osada, która daje jeden punkt zadowolenia globalnego? O, no i ci są razem, super, ja bardzo chętnie, ale panowie, więcej pieniążków, dysiaczek nie wiem, czy nie ma jeszcze dwóch osad, które by dawały coś takiego. Muszę przejrzeć. Zaraz też w ogóle zobaczymy, co daje Konstantynopol. Ale on chyba bustował morale obrońców. No i ci widzę, że Dumatę chyba chcieli zdobyć, ale im nie wyszło. Buntownicy się pojawili obok dawnej stolicy perskiej. o co by się stało, gdyby zajęli osadę. Czy byłby po prostu bunt? Czy nie wiem, dołączyliby do Persów? Nie, chyba raczej byłby bunt. No, raczej na pewno. No i ci widzę, że. Oj, z ragi podeszli. No to niedobrze, to tego nie planowałem. To ja się na pewno wycofam, bo to jeszcze będzie wsparcie. Uuu, dużo wojska. Macie włócznie. Ta armia jest słaba. Ta armia jest słaba. W teorii powiem wam, że byłoby to do wygrania, gdybym miał chociaż 3-4 oddziały za, przy... za przysiężonych traków. A tak to będzie ciężkie, dlatego się na razie wycofam. No i zobaczmy, co zrobią. Może pójdą dalej. Jeśli nie ruszą się, to jak potem mogę powybijać, korzystając z nocnego ataku. I to będzie fajne. Bo nocnym atakiem tę armię wybije bez stratnie, bez problemu żadnego. No i co, bunt w media, bunt w Aurystanie, cykl życia niestety. Dobra, tutaj bunt jest, to się ogarnie. E, ty bym chciał, żebyś. Wiecie co? Zdobany za taką hire, no i w Hirze wyzwolę Lachmitów. Przede przy, mi się jako sojusznik po prostu. No. Oni są fajną frakcją, a będą mi bronili Półwyspu arabs Arabskiego. Bierzemy sobie to, bierzemy opcję wyzwolenie, no i super. Nowy przyjaciel się w grze pojawił od razu z całkiem konkretnym wojskiem. Wow, kurde, i nieźle. E, trzymaj sobie ten tryb taki, że gdzieś przez wiszące ograd Babilonu. E, tutaj dam ci takie buffy. No i teraz pytanie, czy nie dam ich na moment do no właśnie tej osady, żeby jednak bunt mnie nie zajął. A meszan oleje na ten moment, e, to bym się coś chciał wybrać. Burzyć, to koniecznie, wyburzamy. Dużo to jest żywności, mega dużo to jest żywności, słuchajcie. Od cholery to jest żywności, dosłownie. To wywalamy. Ja czy nie pozbędę się przypadkiem którejś z tych farm, bo serio z tego odgroma dosłownie. No i tutaj już rusza w kierunku technologii cywilnej, bo na razie chyba olewam tą wojskową. A właśnie, no i mogę ulepszyć. O, mogę to ulepszyć, świetnie. mnie. Tylko to zabiera 10 ładu publicznego i ja pizgam. Przerąbane. No dobra, no, ale ulepszmy no, skórczą. No, czemu nie na podle, to opracowałam, żeby to ulepszyć. E, możemy sobie pójść pod coś takiego. No i co? Ta armia, awansujemy od razu dowódce, masz mało przebiegłości, muszę jakoś ci to poprawić. E, dam ci coś takiego, dostaniesz na 100%. Kurczę, szkoda, że nie ma akurat buffu do tej przebiegłości. Każdy werbunk, koszt utrzymania dla wosk najemnych, może te morale podczas bitew nocnych. No i jeszcze, no i jeszcze, no i jeszcze, do, do dowodzona armia. A to ciekawe. Czy to im zbustuje doświadczenie, czy, czy co? Nie wiem. Mega ciekawe. I już od razu w tym kierunku, byleby mnie ci nie zaatakowali, bo jest 100... to... Wiesz co kolego, może się... Fak, dobra. Powinienem się zatrzymać lekko. No, powinienem. E, tu mamy takie sprawy. No, i wy od razu wkraczacie na tereny generalnie perskie. Żeby tutaj nawracać towarzystwo. Dużo kopanów. Armia kapanów normalnie. A wy chciałbym, żebyście po kolei. Uff, że im się buntują. Super. O, to tą armię osłabił, ale nie bardzo. E, chciałbym tych dobić. Tylko teraz to nie jest powiedziane, że dorwę ich na 100%. Zobaczmy. Okej, okay, dorwę. atakuję Mazu. I to są dwie armie. Mogę je w sumie Wiecie co? Na luzie sobie tę bitwę rozegramy, tak więc wracam do was już w. O, to jest obrona mostu, a ja mam katapult, on też ma, ale ja mam lepszą, więc myślę, że go sprowokuję. Także wracam do was w trakcie bitwy. Bitwy o rzekę są zajebiste. Zawsze je lubiłem. Też jestem wielkim fanem bitew generalnie o mosty, ale jakoś mam wrażenie, że w Atyli chyba się one w ogóle, ale to w ogóle nie pojawiają. I w sumie nie wiem do czego i bardzo nad tym tak sobie teraz myślę, że ubolewam. Kurczę, skoda w sumie, że się nie pojawiają. Nie wiem, chociaż czasem może się zdarzyć, ale bardzo rzadko. Bardzo rzadko, w sumie tutaj nie ma dużo mostów. To może o to chodzi, że jest mało map związanych z mostem, ale mogą być, bo na pewno są w of Brytania, w Romie 2 chyba też. No i co wy dalej się w piknierów? Panowie, proszę mi moich piknierów wspaniałych zostawić. Wsparcie wroga nadciąga z której strony? Bo o ja, o ja, pure dole. Ludzie, no chyba sobie jaj robicie. Boże, wiedziałem, że gdzieś wsparcie, ale tak sobie tylko, wiecie, miałem taką nadzieję po cichu, że mo może nie z tyłu, co może nie za pleców, no oczywiście jednak za pleców, dobra, wy tutaj, wy gdzieś z tej strony, wy już że dalej walcie w tamtych, w sumie dobijmy tą hołotę cały czas, te włócznie nie mają szans jeszcze dość wsparcie tych panów, no i już ustawię gdzieś generalnie na tą stronę, wy też się przedstawcie, bo się w dużej mierze po swoich wodze, sobie cofniemy, wy walcie, jakby się to udało trafić, no to byłoby, powiem bardzo dla nas korzystnie. naprawdę byłoby to bardzo korzystne. No i co, jazda, o, oh, widzę, że już, już towarzystwo do nas nadciąga, no to co, od razu gonimy, najmniej ucznicy Domyślam się, że będą chcieli mnie złapać w pułapkę I będą, no właśnie, no, 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 w takim razie ja uciekam. Ja sobie ich normalnie wystrzelam, po swojemu, nie ma co, słuchajcie. O, no, wrogi wózpolek, Polek, a to chyba po tej pierwszej armii, tak, jasne. Tu nie ma co się jakoś spieszyć, ja ich normalnie za moment wystrzelam, Dam radę, w ogóle fajna mapa, lubię takie mapy. Ale brakuje często tych takich bitew normalnie o, o most. Bardzo brakuje. Mam nadzieję, że w takich modach jak Medieval Kingdoms albo... W sumie Medieval Kingdoms raczej nie, bo Medieval Kingdoms korzysta z map z podstawki. Natomiast w Rise of Mordor będzie tego dużo, dużo więcej. Byłoby to świetne. No i co? Wy tam fajcie tych dziadów. Już zobaczcie, powoli się łamią, panikują eee, cudownie. A ci w ogóle tak stoją? Ale wie na co czekają? Nie wiem, niezłe. No to w takim razie odwróćmy tymi katapultami. Strzelajmy po tej stronie. Tu nas, nas jazda ubezpiecza. Ten widzę, że w ogóle dalej strzelam. Ciekawe. No to może zabierzmy tych panów, bo straty ponieśli dosyć duże. Was odrobinę sobie gdzieś przestawmy w tym stylu. No i no i no i, no i co? Tu już tych mierzymy. Dziwne, że nie stoją. Powinni normalnie przekroczyć eee, tutaj rzeczny. Bardzo dziwne. No dobra, no to ja chyba sobie podobijam resztę. No i tyle, no bitwa prosta, jak widzicie. No i fajosko, Jestem z tej bitwy jak najbardziej zadowolony. Straty tak naprawdę niewielkie, już Wam pokazuję, wynik bitwy zbiegło po stronie wroga niewiele. najwyżej, no że ci w ogóle oblegają mekabatana. dlatego ja poczekam aż się wzajemnie wytłuką. No i później będę chciał skorzystać z okazji. No i zdobyć w całości osadę serio. Jakoś tak widzę, że Persowie tworzą lepsze armie i dlatego wygrywają. Bo to jest frakcja tej samej kultury, to też jest frakcja jakaś tam pomniejsza Perska. No ale oni mają taką skryptowaną, że. Werbują dużo słabszych jednostek. A presowie tą jazdą z ją, i to jest naprawdę mega. Pomimo, że ta strategia działa w tej grze, naprawdę spami jazdą, szczególnie strzelającą bardzo działa. No właśnie. No i dobra. Teraz tak. Ogan się trochę boję, więc na moment dam armię tutaj. Buntuję jeszcze teraz tu mam się nie będę, potem się nim zajmę. To już się prawie w ogóle nie buntują. To jest też wiadomość rewelacyjna, wręcz doskonała. To mi na pewno ulepszy. to mi też kuski kolega złoty ulepszy. Powinna żywność wyjść na. Tak może to, to, to pół lepsze, bo tu się pewnie buntują z tego powodu. No i, no i no i no i Boże, jak patrzę na moje dochody, to mi się smutno robi. <laughs> Naprawdę, smutno mi się robi. No nie jest kolorowo. Nie tam idziecie. Tu jest wszystko cacy. Jakby Lachmidzi ruszyli na Egipt, to byłoby też super. Obecnie oni jak i Gassanici są moimi sojusznikami wojsko... wojskowymi. No i tam widziałem, że Kalajdęczycy zmienili religię. Przeszli na kościół rzymskokatolicki. O, ciekawe, ciekawe. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Miesteczko wyburzane, to... to wiem. Świetnie. No i pokaż mi raport z pola bitwy. To była bitwa o co? To była bitwa pod Ekabataną. Gdzieś tutaj. I Media Atropatene to co to jesteście wy? Wy jesteście... nie, to jest Mazun. To... gdzie to było chwila? Mazun, Mazun. Tak, to... nie, to, to jest dobicie armii. To było bodajże, nie, to było to chyba. Przeciw Mazun. Tak, to była, to była ta bitwa właśnie. taki wynik padło po naszej stronie jedynie 555, wynik bardzo niewielki. No i w dużo kolejnej myślę, że armia stąd ruszy na Egbatane i zdobędziemy jedwabie. Super. Ty idziesz w głąb Persji, ty masz być tam, gdzie jesteś, ty bądź przy tej Aleksandrii, no i nasza Horda Kapłanów. A ty pokaż mi, jakie mają armie ci. A, ci spamią z kolei wielbłądami. To jest armia też dosyć słaba pewnie. Idziemy odkrywać powyżej arabski. No i powoli możemy sobie turę chyba już zakończyć, ale jeszcze zanim to z, z użyją umiejętności kapłanami, żeby nieco podnieść w tej prowincji zadowolenie, aby się tak bardzo nie buntowali. O, no i chociaż w sumie to tak nic nie da, bo i tak jest bunt, więc zadowolenie tak czy jak jest plus 20. No ale dobra. Nie ma tego złego, dam radę, bo całą kampanii tak naprawdę było pokonanie Persów. No i myślę, że możemy to jak najbardziej sumiennie zrealizować, chociaż nie ukrywam, że nie wiem czy mi się będzie chciało ten Egipt podbijać. Jakoś tak, no może wtedy już damy im rozejm, no grunt, że pokonamy Persów w Persji. To, że tam sobie uciekną gdzieś do Egiptu, to tam wiecie, jeden pies. Grunt, że Persja będzie należała do gotów i wyruszacie na Aelię Kapitolinę, dobrze widzę. Ooo, to byłoby fajne. Jakieś tam wojska pomniejsze dosyłają, ale nie mają absolutnie żadnych sił w okolicy. Żadnych. W Egipcie mogą mieć dwie armii, ale tutaj? Nie. Tutaj jest prawdziwa bieda. No i ty, co ty robisz, chłopie? Kapłanie. Nie wiem, czy wiesz. Taki spoiler. Zaraz będziesz po mojej stronie walczył. <laughs> oj tak. A to są separatyści? Ci wyżej? A jakież to jacy? Mają zupełnie inną ikonę niż tam fracja media. No i ty, gościu, chciałeś mnie dzikiląć, ale ci nie wyszło. To jakieś tam resztki pewnie z podboju Gassanidów, z którym chyba nie wyszedł, więc Gassanidzi raczej się obronią. Hunowie tam pustoszą. Z Hunami jeszcze obstawiam, że zawalczymy, bo skolonizowanie tych terenów północnych nie będzie takie łatwe. A że skolonizowanie będzie, będzie banalne, ale żeby je wszystkie w jednym momencie utrzymywać, to już będzie dosyć ciężkie i Mekran idzie z dołu, o Jezusku. Partia. Jaka była partia? To także jest partia? Co, co, co to w ogóle jest? Gdzie partia? No nieźle, nieźle. Mekran, tak, to są te frakcje, już tam są dali. Może z nimi się... Po, postaram dogadać jakiś rozejm, tego nie są chyba dalej lennikami persów. Ewentualnie, no kiedyś miałam taką strategię, że jak podbiłem persów i sobie ich znaczy nie podbiłem i jak sobie persów podporządkowałem, to wówczas wszystkie jego marionetki stały się moimi marionetkami. Poważnie, to było mega ciekawe. Dobra, tylko tak patrzę na mój dochód i generalnie tego nie ma za bardzo. No i co, Imperium z już nie takie Imperium. Macie jeszcze trzy marionetki, to jest dużo paradoksalnie, jest bardzo dużo. Rozejm byście chcieli, a jakbyście stali się moimi. No Właśnie, nie przejdzie, a załóżmy, że ja wam dopłacę, oni są kartownie bogaci z wszystkich trybutów, nie przyjdzie, szkoda, bo on wtedy tę wojnę zakończył. A to są wschodni separatyści, dobra. Czy tak, dobij mi na pewno. u, w ogóle to mam Traków, to mogę sobie tę armię fajnie wymienić. Dobi mi na pewno tych dziadów na 100%. dobij, 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 dobij normalnie. Brutalnie. No mercy. Pewnie trakowi oberwą. Standardowo, znając życie. Ale w ogóle party się pojawiła? Nie wiedziałem, że tych, że. Że w może się pojawić ta frakcja. Serio. Barto się kojarzy z takim dawnym okresem. No i tak, co bym chciał zrobić? Uwaga, uwaga, uwaga. Wielmożni Państwo, chciałbym na pewno was zabrać, wziąć was, do tego was zabieramy, ciebie zabieram i biorę was. I mamy idealną armię 20 tutaj. Która może wejść do Ganzagi, wy się na północ, na daleką północ. Jest w ogóle dużo nagerów, to muszę jeden z nich wywalić, bo są dosyć drogie. No i superancka armia? Zobaczcie, gotowa. Kolejna dobra armia się zrobiła. Ty z Arbeli możesz na razie... no jest zaraza z tego co widzę. To bardzo niedobrze, że jest zaraza. To jest naprawdę bardzo niedobrze, bo myślę teraz, jak co zrobić. Czy ta frakcja to jest sojusznik, czy no, oni są zależni, cholera? Ale widzę, że mogę handlować z Nachmidami, Super, no i to mi się bardzo podoba. Handelek, patrzcie, dużo rzeczy. Mogą sobie kasę od nich wziąć, ale jakoś mi się tak za bardzo nie chciało. Garamantowie przejdzie, przeszło. Super, a Gasanidzi z nimi już handel mam. No i to nieco mój obecny skarbiec odratowało. Widzę, że dużo werbują nowych wojsk. To może sobie Te od. Działa, tylko to jest ryzyko, że coś mnie po drodze złapie. Chyba, że nie. Udamy się do ekranu. Wy dobicie ten bunt nieszczęsny. Dobra, dobra, dobicie ten bunt, panowie. Byle by to się wyszło bezstratnie. No to brakuje mi dwóch oddziałów traków. Muszę jakoś to lepiej posortować. Świetnie. No i też kasy dużo idzie na kolonizację tych terenów zachodnich. Więc wbijasz sobie na razie, mój ty bohaterze. że no, to się trochę buntują. Chyba, że on już pójdzie na susę, sobie na to. No, on już pójdzie na susę. Susy, ty nie da się zdobyć. Uh, to lipa. Chyba, że podejdę stąd. Podejdę, dam radę, dobra. Nie dasz czy nie ale Oj, czemu ci się to nie rusza? No Trochę bezsens, zobaczcie. zmienia mu tryb, a to nie działa w ogóle. I ma reakcja, a tobie będzie reakcja. A tu reakcja będzie, super. No i Susę zdobędziemy dzięki temu. Mogą się tu znowu zbuntować, ale mam nadzieję, że nie. Że jednak obejdzie się bez tragedii. Tu poproszę na pewno jakąś higienę. To mi wywalaj, teraz możemy sobie Susę zdobyć jest to bardzo bogata osada. Bierzemy, byleby nikt nie zginął. A tak, nikt nie zginął, kurczę różne marzenie Niemożliwe. No i mogę wyzwolić spachan. Ale nie. Ja, ja chcę Susę normalnie zająć. Postaram się Persów sobie faktycznie podporządkować. To może być dobry zabieg. No i żeśmy zdobyli bardzo istotną osadę w tym regionie. To wywalaj. To może zostać. Jestem pod wrażeniem jak Persowie swoją gospodarką zarządzają. Naprawdę tutaj trzeba przyznać, że jest wielki szacun dla nich. Wielki szacun. No i co? Ty? Czy też radę go nawrócić? Odwróć na uwagi. Spróbuj. Krytyczne powodzenie. Świetnie jak już udało się raz takie coś zrobić, to potem powinno być krytyczne powodzenie zawsze na perswazję. No, tak powinno to chyba działać. By myślę, że o wiele lepiej. Tylko teraz jak wyłączam tę umiejętność, to się zauważyłem, że leciutko spadnie mi zadowoleniem, no bo anuluje się niestety. No ale dobra, i tak się nie zmutuję w tej turze. Nie ma tragedii. Ty stoisz sobie tutaj. Nie ma żadnej umiejętności, co dziwne. Pokaż mi moich wszystkich agentów. No i właśnie, no i ty wejdź w głąb, Persji. Mamy już takie pustynne regiony typowo. Nie są takie piaszczyste pustynie, tylko bardziej górzyste, takie płaskie pustynie. Ale i tak wciąż pustynie. No i jest Pachan. Tu jeszcze mamy jakieś, widzę, że ruiny po dawnych podbojach białochuńskich. No i persowie tu mają jedynie, widzę, że. Hmm, chwila. Tutaj mają. Mają osiem prowincji ogólnie. Czyli tak, policzmy. Raz, dwa, trzy. Cztery, mają cztery prowincje, tutaj już jest Mekran. Mekran mają tu cztery prowincje, a w Egipcie mają tak jedną tutaj, drugą tutaj, trzecią tutaj, czwartą tu i brakuje mi jednej, bo mają dziewięć, tak czy osiem w końcu, ostatecznie? A osiem! dobra, czyli mają cztery tu cztery tam. Super. No i są prawie, że niebronieni. Chyba, że stąd ruszę na dół. Nie wiem, to też byłoby takie nie najgorsze. Ewentualnie to bym w ogóle sobie tych wywalił. Generalnie traków wywalił i zamienił ich na tych lepszych traków zaprzysiężonych. I kolejna armia, zobaczcie, jest już gotowa, fantastycznie. Więc kolonizujmy dalej te regiony. Kasy nie mam super na marzenie. No marzenie. No i ciebie myślę, że już mogę wysłać na spokojnie chyba na zachód, bo na wschodzie już raczej nie. Tak, na zachód. Już na wschodzie nie potrzebuję. Co będzie podbić wizygotów, bo oni wciąż... Chyba, że wizygotną dam sojusz wojskowy. To też może nie być takie złe, bo wtedy się... W ogóle, czy ja potrzebuję trasy zdobyć? I potrzebuję, ale sojusz niech będzie. Chętnie. Gepidowie, może zrobić też sojusz wojskowy przejdzie. Niska. A załóżmy małżeństwo dyplomatyczne, nie wiem, coś takiego? Nie, a paktowanie agresji niska. Do no gepidów może przegonimy mieczem. Zobaczymy flotyla. Nasza tutaj obecnie się czaj jest bezpieczna. Świetnie, możemy tu zakończyć już. Let's go do następnej. O, no, spiek idzie tutaj niżej, w tym miejscu ta właśnie osada, która chyba domyślnie jest zrujnowana i komputer jej prawie nigdy nie kolonizuje, a co ciekawe, ona ma w sobie ród żelaza, to jest jedyna, zdaje się, osada w całym Bliskim Wschodzie, jaka posiada żelazo, jakie jest wymagane do ulepszenia kowala, więc jest to na pewno cenna osada, ale też można surowie pozyskiwać poprzez import, importowanie, tylko że komputer nie zawsze buduje budynek do wydobycia. No, szpiegu, gościu, zostaw mnie, chłopie. Co to było za podjazdy? Chimiary tu dopiero co chcieli rozejm, a już mnie podgryzają. A to złoczyńcy jedni. Fajnie w ogóle, to jest jedyna frakcja żydowska o wyznaniu judaizmu w całej grze. Jedna też chyba. Nie wiem, czy Chimiar nie jest jedyną frakcją w ca... we wszystkich Total warach, która wyznaje judaizm. Poczekajcie, no bo tak, w Mediwalu nic takiego nie ma. No, może to być jedyna frakcja we wszystkich chyba Total Warach. Zgrywalnych przynajmniej. Ciekawe, i ty chcesz dołączyć do wojny do Afrygidów. Oni są daleko. Nie, nie chcę. W ogóle zaraz muszę z tymi dawnymi sojusznikami perskimi też rozejm podpisać. No i pytanie, czy ci Separatyści... Uff. Oj rip, oj rip nie niedobrze. No to to mi leciutko psuje plan, bo mogą ruszyć zarówno na lewa, tak i na wschód. I ci widzę, że zjednoczeni przeciwko nam, i tak nas zaatakowali. Gassanidzi zniszczeni niestety w takim razie. Tu wam nie idzie za bardzo, to jak to zrobić teraz, żeby to miało właśnie ręce i nogi? Ty nie stanowisz zagrożenia, że stanowisz w sumie, bo możesz zawsze najminku wziąć. Tak czy siak chciałbym, żebyś ty ruszył na Stachr. Stachr jest obecnie dosyć słabo broniony, ewentualnie na spachan. Które jest dużo bliżej jednak, więc spróbujmy... Trochę to tutaj powiem, że griduje. Wydaje mi się, że zbyt szybko. Nie, nie, nie zbyt szybko coś, zbyt szybko. Cofamy się. To jest złe, to jest złe, muszę poczekać, aż się zregeneruje. Obecnie nic tutaj nie ugram. No i mam nadzieję, że to jakoś przetrwam, bo to może być ciężko. Tu możemy jeszcze poczekać tą armię. To na razie wejdź do, do osady. Też się regeneruj powolutko na spokojnie. To niech zostanie. No i tak, ty chłopie trzyma jakieś tam umiejętności. No dość je no i Panowie, nawracamy. Nawracamy tego heretyka. Sukces. Musi być krytyczny sukces. Pamiętam, w medieval kingdoms to jest zarąbista strategia. No i wy chciałbym, żebyście generalnie tutaj zadowolenie zadowoleniem bustowali cały czas. Zadowolenie jest Arcy istotne, co jest. Ja mogę kliknąć. Dobra, tutaj takie rzeczy. No jest już tylko minus 6. Super, to mi się podoba. Tu mogę sobie zrobić. Wydaje mi się, że chyba. Też higienę. Tu, no, tutaj higieny się w tej prowincji przyda na pewno dużo. No jest Ganzagi. Chcemy się ruszyć dalej. Może na ragę ruszymy? W sumie Raga jest trochę niebroniona, prawdopodobnie, jest tu jakiś śpieg, żeby mi pokazał. Trzeba na pewno, Raga jest niebroniona. Raga jest choć niebroniona, dobra, to możemy... O, coś tam macie, ale może mieć na Ragę. Bo na razie sobie stanę tutaj, żeby we własnej prowincji się jeszcze dalej regenerować. No i w kolejnej lećmy wprosto na tą prowincję. Teraz natomiast, tu jest jedna armia w meszan, w meszanie, to mnie martwi, bo tu mogą zrobić nowe tereny ostre, mogą i nie zdziwić jak ją zdobędą, wylecicie dalej na te regiony, je powoli kolonizujecie, kasy coś tam wpadło, czy dacie radę to skolonizować czy nie? Dasz radę, super, super, zapraszamy dalej, A, jakoś się bardzo buntować nie będą, tu już jest na plusie, więc to mnie bardzo rajcuje, czy gdzieś się... Generalnie, właśnie, zadowolenie. A Oris nam się buntuje, no ale to jest prowincja nowo zdobyta, nie ma tragedii. Stąd korci mi, żeby wysłać armię do ataku. Może Sira zdobędę, to z wybrzeże. No bo Stacker jest mocno pełniony. w sumie nie jest tak mocno pełniony, ale Seeroth powinienem zdobyć prawdopodobnie bez strat, ale nie, bo to się buntuje. to poczekam, poczekamy, nie mogę być chciwy, O tym ile leciutko zgridowałem, to, to, to był błąd z strony. faktycznie, przyznaję się. Nie powinienem ich tak daleko wysyłać, za to ty pokaż mi czy coś jest tu w ogóle. Chociaż w sumie w teorii, wiecie co, dobra, to nie jest grid, bo widzę, że tu niczego nie ma i to nie jest ryzyko. Byle bym nie stracił błagam, może nocna tak jakoś płynie korzystnie, że nie stracę, błagam, błagam. Dobrze jest, Tarkowie żyją, o super, okupację mogę wyzwolić, Persję, uuu, ale nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, Nie chcę Persów, wiecie co, ja sobie chciał ich podporządkować serią, więc już zaraz jakąś armię wyślę tam w kierunku zachodnim, żeby to zdobyć błyskawicznie, tych na pewno wyślę. A jak sobie ich podporządkuję, to wszystkie te inne ich Lenna też będą podporządkowane. No i tak, pokaż mi tych dziadowskich afrygidów. Czemu wy mnie, że żeście zaatakowali, panowie? O cholerę. Nie wiem, partia też mnie w ogóle zaatakowała. What the fuck, takie lekkie. No, macie dalej trzy marionetki. Okej. Okay. No to co, myślę, że możemy skończyć odcinek teraz zakończyć. Dzięki za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Podniecie na Facebooka i Discorda. Wszystkie linki w opisie. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Cześć. I do następnego. Hej.